Słowo Boże, podsumowując całą treść Księgi, mówi: co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej Księgi, jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej Księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej Księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa życia i ze świętego miasta opisanych w tej Księdze. Widzimy tutaj wyraźnie, że dołożenie coś do Biblii kończy się dołożeniem plag opisanych w Biblii. Między innymi jedną z takich plag jest jezioro ogniste, które płonie na wieki wieków. Czyli taka osoba, mówiąc wprost, dokładając coś do Biblii, idzie do piekła. Jeżeli ktoś ujmie ze słów Biblii, to Bóg ujmie mu z działu jego, z drzewa życia, ze świętego miasta opisanych w tej Księdze. Czyli wyraźnie widać, że taki człowiek nie będzie miał życia wiecznego, bo to symbolizuje drzewo życia. Nie będzie też w niebie, bo to jest adekwatne do obietnicy świętego miasta opisanej w tej Księdze. Jednoznacznie widzimy, że taka osoba idzie do piekła. Czyli zarówno dodanie czegoś do Biblii, jak i ujęcie czegoś z Biblii kończy się wiecznym potępieniem w jeziorze ognia i siarki. Nie wolno tego robić. Z kolei 1 Koryntian, 4 rozdział, 6 werset mówi, to Paweł apostoł, a ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście się na nas nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. I tu wyraźnie widzimy, że mamy Pismo Święte interpretować w sposób taki, jak ono samo mówi, czyli abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Czyli jeśli coś napisano w Piśmie, to tak masz to rozumieć. Nie dodawać, nie ujmować. Jest to bardzo niebezpieczna postawa, jeśli coś dodajesz. Bardzo niebezpieczna postawa, jeśli coś ujmujesz. Bardzo niebezpieczna postawa, jeśli pozwalasz komuś, kto coś dodaje, mówić cokolwiek w twoim życiu. Mamy też drugi list Jana, pierwszy rozdział drugiego listu Jana od 8 wersetu. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga, czyli idzie do piekła, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Zatem jeśli poza naukę Chrystusową ktoś wystaje, za daleko się zapędza, to mamy zakaz zapraszania go do domu, mamy zakaz pozdrawiania go, mamy zakaz przyjmowania go do domu, nawet jak się nam wciska. Nie wolno tego robić, bo wtedy uczestniczysz w jego złych uczynkach. Jest to wyraźnie powiązane z nauką o wiecznym synostwie Pana Jezusa, co widzimy tutaj, ten ma i Ojca, i Syna. Ojca i Syna, czyli wieczna relacja między Synem i Ojcem, bo Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. Ale też jest to generalnie do każdej fałszywej nauki, która wynika z zbyt dalekiego zapędzania się, czyli przez ujmowanie czegoś ze Słowa Bożego albo przez dodawanie czegoś do Słowa Bożego. Też mamy w drugiej Księdze Kronik, 19 rozdział, taką informację. Gdy Jehoszafat, król judzki, powrócił cało do swego domu do Jeruzalemu, stanął przed nim jasnowic Jehu, syn Hananiego, i rzekł do króla Jehoszafata: czy musiałeś pomagać bezbożnemu i okazywać miłość tym, którzy nienawidzą Pana? Przeto ciąży na tobie gniew Pana. Jednoznacznie tu widzimy, że jeśli pomagamy tym, którzy nienawidzą Pana, albo okazujemy miłość tym, którzy nienawidzą Pana, ściągamy na siebie gniew Pana. Jeżeli tutaj mamy tą fałszywą naukę, o której czytaliśmy, drugi list Jana, 1 rozdział. Także mamy pouczenie z przypowieści Salomona, 30 rozdział. Słowa Agura, syna Jakezmasy. Mąż ten mówił: mozoliłem się nad sprawą Bożą, mozoliłem się nad sprawą Bożą i uległem. Zaiste jestem najgłupszy z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. Nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o Najświętszym. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię? Jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz? Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Jeżeli coś dodasz do Biblii, jeżeli cokolwiek dołożysz do Słowa Bożego, jeżeli w jakikolwiek sposób zniekształcisz poselstwo Pisma Świętego, to Bóg Cię tutaj według tych słów uzna za kłamcę. A los kłamców jest bardzo prosty. Oni idą do piekła. Objawienie Jana, 22 rozdział, 15 werset mówi: na zewnątrz są psy, czarownicy, wszetecznicy, zabójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Na zewnątrz, czyli w piekle. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Więc widzimy jednoznacznie, że są tu dwie grupy. Ci, co są zapisani w Księdze Żywota Baranka, czyli zbawieni, ci, którzy mają życie wieczne, oraz ci, którzy nie są zapisani w Księdze Żywota Baranka, czyli ci, którzy kłamią, czynią obrzydliwość. Kłamią, na przykład dodając coś do słów ze Słowa Bożego. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Jak widzimy, jest tutaj potwierdzone to, że ci, co są na zewnątrz, będą w jeziorze płonącym ogniem i siarką. I są tu między innymi wymienieni wszyscy kłamcy. A z przypowieści wiemy, że aby być uznanym za kłamcę, to należy dodać coś do Słowa Bożego. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Tak powiedziało Słowo Boże w 30 rozdziale przypowieści. Z kolei o zbawionych jest powiedziane tak: i w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. O kolejnych potępionych Pan Jezus mówi: sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Także mamy objawienie, 2 rozdział, 2 werset. Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Tak, mimo że wiemy ze Słowa Bożego, że apostołowie byli na początku, potem już się nie ustanawiało żadnego kleru, bo już zakończył się kler, to wiemy też z tego wersetu, że jednak później podawali się jacyś za apostołów, choć nimi nie byli, i są nazwani kłamcami. Kłamcami są w podwójny sposób. Po pierwsze dlatego, że nie byli apostołami w prosty sposób, a po drugie szerzyli dodającą do Pisma Świętego naukę, jakoby można było później niż po erze apostolskiej mieć kolejnych apostołów. Era apostołów zakończyła się z śmiercią ostatniego apostoła. Z historii wiemy, że to był apostoł Jan, który napisał Objawienie Jana. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. Widzimy, że tutaj też, jeżeli ktoś ujmuje ze Słowa Bożego, bo nie wierzy świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim, też jest taki człowiek nazywany tym, który uczynił Boga kłamcą. Więc jeżeli Ty coś dodajesz do Słowa Bożego, czynisz z Boga kłamcę, albo jeśli Ty ujmujesz coś ze Słowa Bożego, to czynisz z Boga kłamcę. Jedno i drugie powoduje, że to ty jesteś w rzeczywistości kłamcą i idziesz do piekła na wieki. Jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Też widzimy tutaj wyraźnie, że deklaracja pusta, słowna nie ma znaczenia, tylko faktyczna, praktyczna miłość. Jeżeli ty cierpisz przy swoim bracie grzech, nie napominasz go, nie jest ci cenne to, żeby on się nawrócił, to jesteś kłamcą, ty go nienawidzisz, ty wcale nie miłujesz go. Nie jest to możliwe, żebyś cierpiał przy kimś grzech, nie napominając go, przemilczając go. Jest to po prostu zwyczajnie niemożliwe. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto poddaje wątpliwość Ojca i Syna. Znowu widzimy, że jest tu związek z Ojcem i Synem. Jeżeli ktoś poddaje wątpliwość wieczne synostwo Pana Jezusa Chrystusa, ten jest antychrystem. Jeżeli ktoś przeczy, że Jezus jest Chrystusem, ten jest kłamcą. Jest to człowiek dodający coś do Pisma Świętego albo odejmujący coś z Pisma Świętego. Każdy, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Mówi pierwszy list Jana, 2 rozdział, 22 werset. Nie pisałem wam dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Mówi o tym pierwszy list Jana, 2 rozdział, 21 werset. Żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Nie jest możliwe, aby jakieś kłamstwo wywodziło się z Pisma Świętego. Nie da się tego zrobić. Jeżeli uznaje się całe Pismo Święte, nie ujmuje się z niego, ani się do niego nie dodaje, to wtedy ma się do czynienia z prawdą. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża, po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Widzimy jednoznacznie, kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. A więc kto nie zachowuje słowa Bożego, czyli coś dodaje do Biblii albo coś ujmuje z Biblii, w tym nie dopełniła się miłość Boża i mamy do czynienia z kimś, kto nie jest w Bogu. I tutaj wyraźnie jest powiedziane, że jeśli ktoś twierdzi, że zna Boga, a przykazań jego nie zachowuje, mija się z prawdą, jest kłamcą. Jest to człowiek idący na wieczne zgubienie w jeziorze ognia. Nie może być tak, że ktoś nie uznaje czegoś ze Słowa Bożego lub coś do niego dodaje lub coś z niego ujmuje. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas słowa jego, mówi pierwszy list Jana, 1 rozdział, 10 werset. Wyraźnie widać, że kłamcą jest ten, kto twierdzi, że nie zgrzeszył, że twierdzi, że nie ma w nim grzechu. To jest obrzydliwe kłamstwo. To jest ujmowanie ze Słowa Bożego albo dodawanie ze Słowa Bożego, jeżeli wyginamy grzech, nazywamy grzech innymi nazwami. To jest obrzydliwość. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Znowu jest to proste pouczenie, że jeśli mamy takiego, który deklaruje, że ma społeczność z Bogiem, ale jego uczynki nie są w pełni zgodne ze Słowem Bożym, jego uczynki zaprzeczają Słowu Bożemu, to jest to człowiek nie mówiący prawdy, nie trzymający się prawdy, więc jest to kłamca idący do jeziora ognia i siarki, bo tak mówi Słowo Boże, że udziałem wszystkich kłamców jest jezioro ognia i siarki. A któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, co dodaje coś do Pisma Świętego, albo ten, co Święte Pismo zniekształca? List Jakuba, 3 rozdział, 14 werset. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Znowu widzimy tutaj takich ludzi, którzy bazują trochę na przekręcaniu oceny swoich uczynków i przechwalają się. Ale Jakub mówi, skoro już się grzech zdarzył, to wyznaj go, a nie Przechwalaj się, maskując ten grzech. Nie kłam wbrew prawdzie, bo za kłamstwo jest jezioro ognia, za życie w kłamstwie. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występków, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem, bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego. Tu wyraźnie widzimy, uwiedzeni obłudą kłamców. Są to ludzie, którzy są tu jednoznacznie zidentyfikowani z tym, że dodali coś do Pisma, bo mają nauki szatańskie w ich poselstwie. Słowo Boże nie zawiera nauk szatańskich. Oni dołożyli do Słowa Bożego albo też nawet zastąpili część Słowa Bożego swoimi naukami szatańskimi, ujmując coś ze Słowa Bożego lub też w inny sposób to Słowo Boże zniekształcili. Są to ludzie idący na wieki wieków do jeziora ognia i siarki. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezzecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Widzimy tu jednoznacznie, że autor pierwszego listu do Tymoteusza, 1 rozdziału 10 wersetu, mówi wyraźnie, że zakon, prawo jest nadane dla ludzi, którzy są kłamcami. Kłamcami idącymi do piekła. Ten zakon ich potępia. Ten zakon został ustanowiony dla właśnie takich ludzi. I tutaj jest ta grupa jednoznacznie skierowana do tego miejsca, które jest przeznaczone dla tych, co się sprzeciwiają zdrowej nauce. Czyli ci ludzie idą do jeziora ognia i siarki, idą do piekła. Drugi list do Tesaloniczan, 2 rozdział 11 werset. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Jest tutaj wyraźnie powiązane to z osądzeniem, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Jest tutaj jednoznacznie pokazane, że ci ludzie, nie wierząc Słowu Bożemu, dodając coś do Biblii, ujmując coś z Biblii, skrajnym przypadkiem ujęcia czegoś z Biblii jest po prostu usunięcie całej Biblii ze swojego życia, to ci ludzie idą na wieczne potępienie do jeziora ognistego. Bóg zsyła na nich ostry obłęd dopuszczający, że uwierzyli kłamstwu.